Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii, a dla niektórych również można nazywać to prognozowaniem, chciałam Wam pokazać, jak można określić wartość prognozy z modelu trendu czasowego. Jeżeli przykładowe równanie trendu czasowego ma taką postać, jak tu widzimy, czyli że teoretyczna wartość Y na określony okres T równa się 6,6 plus i jest zapisana jakaś tam stała liczba razy T i chcemy w tym momencie określić wartość prognozowaną na kolejny okres, musimy w tym momencie zapisać tak zwany, ja na to mówię, wzór na prognozę, czyli predyktor. To znaczy, że jeżeli równanie trendu wyglądało następująco, zmieniamy tylko oznakowanie z małej litery T, przechodząc na oznakowanie z dużymi literami, z dopiskiem P jak prognoza. Oznacza to tyle, że to jest wzór na otrzymanie prognozy dla zmiennej Y. Oznacza to tyle, że prognozowana wartość Y na okres T, czyli jakiś tam konkretny pierwszy, drugi, trzeci, równa się i wystarczy przemnożyć razy T. Ale co to jest T? T jest to jakby numer obserwacji, na który my prognozujemy. Jeżeli nasze dane, nasz model ten został zbudowany na przykład na 10 obserwacjach, to mała zmienna czasowa T, time, przyjmuje wartości całkowite od 1, 2 aż do n równego 10. Ale jeżeli chcemy wykonać na przykład prognozę na 12 okres, to musimy dodać do 10 obserwacji, które były tutaj w tym modelu, dwie kolejne. Oznacza to tyle, że miejsce tutaj time'u, T, dużej litery T, ja podstawię wartość 12, bo prognoza ma być wyznaczona na 12 obserwację, a w modelu trendu liniowego zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa time, która przyjmuje po prostu numer obserwacji czasowej, z której pochodzą te obserwacje Y. A więc jeżeli chcę wyznaczyć prognozę na 12 okres, podstawiam do predyktora, który mam tutaj wyżej zaznaczony i zwyczajnie piszę zamiast dużej litery T 12, P przepisuję, żeby było to oznakowanie, że jest to wartość prognozowana, resztę przepisuję i mnożę razy 12, bo ma być to wyznaczona wartość na 12 obserwację. A w tym momencie wynikiem jest 13 po przecinku i w tym momencie ładnie, elegancko można napisać, że na jakiś tam na przykład 12 rok liczba wydanych kart bankomatowych wynosi tyle, a tyle 1000 sztuk. Zawsze po wyznaczeniu prognozy należy ją zinterpretować. Nie napisać, że prognoza wynosi, tyle że na który okres, jaka jest ta szacowana liczba tej wartości zmiennej Y w jednostce. Pamiętajcie o takich szczegółach, bo to pozwoli nam spokojnie zaliczyć czy egzamin, czy kolokwium. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów, nie tylko z prognozowania czy z trendu, ale również ze statystyki i innych przedmiotów ekonomicznych. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania czy zadania do rozwiązania, jak najbardziej możecie się ze mną kontaktować drogą mailową poprzez stronę internetową lub pisząc na adres mailowy tutaj, który piszę, czyli zadania@projekty.wp.pl. Gdybym miała tylko możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję. Pozdrawiam i zapraszam do nauki.